Dzień dobry, czas na rozmowę dnia. Zacznijmy od cytatu, który otrzymaliśmy na naszą jedną z naszych skrzynek. Ten cytat to także wypowiedź kobiety. Pijany ksiądz chciał nas zabić, mnie i moje dziecko. Chciał zabić również kierowcę innego samochodu, mówi pani Paulina, która brała udział w incydencie, w wypadku, w którym prawie nie zginęło jej dziecko i ona sama sprawcą tego wypadku miał być pijany jak Bela ksiądz. O tym zresztą mówi sama policja, która nadzoruje postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Ksiądz miał wydmuchać 2 promile po zderzeniu, po tym, gdy doprowadził do tej kolizji. O tym dziś w rozmowie dnia Adam Bysiek zapraszamy. Podyskutujemy mnóstwo dzisiaj na temat tego, czy faktycznie bycie kapłanem dziś w Polsce obarczone jest ryzykiem popadnięcia w nałóg alkoholowy. Patrząc na to, co dzieje się na salach katechetycznych, na lekcjach religii, na statystyki, gdy zerkniemy i okazuje się, że 32% dzieci mniej dobrowolnie rezygnuje z lekcji religii, no nie ma co ukrywać, że jest to ciężki czas dla Kościoła, co zresztą przypominają sami hierarchowie kościelni. Tu dużo też mówi się o burzeniu pomników Jana Pawła II. No to wszystko oczywiście może wpływać na stres związany z pracą wykonywania zawodu, bo to chyba raczej zawód kapłana. Rozpoczynamy rozmowę dnia. Jest czwartek. Zapraszam, Adam Bysiek. A państwa i moim gościem jest dziś pan Maciej Podgórski, Fundacja Teraz Nauka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, gdy czyta pan taką informację, że kolejny raz pijany kapłan 2,5 promila wjeżdża w inny samochód, powodujący niemalże zdarzenie, w wyniku którego prawie nie giną 2 osoby, plus jeszcze kierowca innego pojazdu, bo w tym zajściu mówimy o 3 niezależnych poruszających się pojazdach mechanicznych, to nasuwa się przynajmniej mi w głowie takie pytanie, czy zawód kapłana nie jest obarczony dzisiaj pewnym ryzykiem popadnięcia w na przykład alkoholowy nałóg? No bo jeżeli przyjmiemy, że normalny człowiek, gdy napije się alkoholu, zostaje w domu, ewentualnie idzie na imprezę, no to chyba nie wsiada za kółko samochodu i nie próbuje nim kierować. Co powoduje, że dzisiaj ludzie, panowie księża, próbują radzić sobie ze stresem właśnie w taki no, prymitywny sposób, jak sięganie do butelki i opróżnianie jej przed wejściem do pojazdu? To ciekawy sposób pan to przedstawił, sugerując, że zawód właśnie kapłana może już teraz być obarczony tym ryzykiem, który w tym przypadku doprowadza do tego, że kapłan decyduje się pić alkohol i wsiąść do auta. To jest ciekawa hipoteza. Natomiast ja bym zwrócił też uwagę na to, że przypadki prowadzenia samochodów pod wpływem alkoholu to nie jest nic nowego oczywiście. Natomiast zawsze ma to znaczenie, kto to robi. W tym przypadku jest to osoba duchowna, jest to kapłan, ksiądz, który jest przedstawicielem organizacji, która roszczy sobie prawo do tego, aby mówić nam, jak mamy żyć. I tu wydaje się ten element tego faktu wydaje się jakby najbardziej kluczowy, no bo oczywiście mówimy tutaj o ogromnej hipokryzji. I teraz, czy jest to efekt stresu, tak jak pan wspomniał, obarczenia samego faktu, że Kościół jest w tej chwili w dosyć trudnej sytuacji ze względu z wieloma innymi elementami negatywnymi, które dzieją się w jego i poza jego obszarami. Brzmi to troszeczkę jak wymówka, prawda? Czyli moje przedsiębiorstwo, użyję tego określenia, jest w tej chwili w trudnej sytuacji. Pracownicy też, kontynuując tę myśl, są obarczeni większym stresem, więc pojawia się jakby ten element odstresowania w postaci na przykład alkoholu. Ale jak słusznie pan wspomniał na samym początku, to jest coś, co może doprowadzić, często doprowadza do krytycznych sytuacji, do tragicznych sytuacji. W tym przypadku, z tego co wiem, nie miało miejsca śmierć, nie udało, na szczęście cudem, nie zakończyło się. Cudem. Nomenklatury Kościoła. Natomiast no, pytanie, w mojej głowie od razu rodzi się pytanie, w jaki sposób ten fakt powinien zostać odebrany przez społecznie,
bo mamy tutaj przedstawiciela właśnie tej organizacji, która rości sobie prawo do tego, żeby kształtować naszą moralność, i ci sami przedstawiciele w życiu prywatnym, powiedzmy, postępują w taki a nie inny sposób. No bardzo prywatnie pojawia się, ale paradoksalnie wydaje mi się. Bo mówimy tutaj też o funkcji prewencyjnej, no bo widzi pan, gdy czytam na przykład artykuł wczoraj na jednym z portali telewizji komercyjnej dotyczący wypadku w Warszawie, gdzie kierowca był niekarany, a miał no w porównaniu z tym księdzem zaledwie jeden promil wydychany powietrzu, został tymczasowo aresztowany. Tu nie, i wjechał w drzewo, tak? Nie mógł tylko siebie zabić. Tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy członek korporacji kościelnej, kierując samochodem, wjeżdża w inny pojazd, powoduje niemalże wypadek śmiertelny i nie słyszymy nic o zatrzymaniu i doprowadzeniu na tak zwany dołek do prokuratury. Nie słyszymy o tymczasowym aresztowaniu. Dlaczego? Czy sutanna dzisiaj jest paszportem, akredytacją do bezkarności? To jest świetne pytanie i można bardzo łatwo nawiązać przecież do przypadku pedofilii, molestowania, gdzie mamy praktycznie identyczną sytuację. Mamy księdza, który wielokrotnie często dokonuje przestępstwa na nieletnich, ten księdz unika absolutnie odpowiedzialności, przenoszony jest do innej parafii, a Kościół próbuje zatuszować tę sprawę. No to wydaje mi się, że podobieństwo jest ogromne. Tutaj prawdopodobnie działa podobny mechanizm wyparcia też winy również. Pojawiają się argumenty, że ksiądz jest również człowiekiem, ale w jaki sposób ten argument interpretować? No jeżeli jest również człowiekiem, ma prawo do pomyłek, no to powinniśmy ten argument rozszerzyć również na cały obszar działalności tego księdza, czyli również ma prawo do tego, żeby nie mieć racji, kiedy na przykład mówi kazanie w kościele, prawda? No to dlaczego skupiamy się tylko na jednym obszarze? I tak dalej, można by to dalej rozwinąć. Natomiast ewidentnie mechanizm jest według mnie identyczny. Jest wypierania przez Kościół, wypierania też tutaj przez instytucje, odsuwania winy od siebie, a często przenoszenia ją również na, jak to miało miejsce w przypadku pedofilii, na ofiarę, co jest, wydaje się, podwójnym okrucieństwem. No, nadal niestety żyjemy w czasach, kiedy, tak jak pan wspomniał, noszenie sutanny jest ogromnym przywilejem. Czasami mi się wydaje, że o wiele większym niż na przykład bycie politykiem, bo politycy jednak są o wiele bardziej na świeczniku niż księża, którzy mają przywileje, które są niedostępne dla żadnego innego zawodu. Przynajmniej dokonuje się głosowania nad odebraniem komuś immunitetu, więc tu pewna forma demokracji jest. Natomiast pamiętajmy o tym, że Kościół jest jedną z ostatnich monarchijnych instytucji na całym świecie, monarchii, w której nic się nie zmienia od lat. Natomiast czy pan kiedyś zastanawiał się, panie Macieju, nad jedną bardzo ważną rzeczą, bo integralnym elementem każdego tego obrządku katolickiego, czyli mszy przez katolików zwanej świętej, jest wznoszenie w górę kielicha pełnego trunku alkoholowego. No, w zakrystiach ministranci za każdym razem wynoszą alkohol w buteleczkach małych szklanych, przy czym ten alkohol później jest przez tych kapłanów spożywany. Często msze rozpoczynają się o godzinach porannych, na przykład o godzinie 6:30. No więc po takiej dawce napoju wyskokowego ksiądz siadający za kierownicą samochodu jest również potencjalnym zagrożeniem. Czy to jest normalne, że na oczach tysięcy wiernych dzieją się tego typu sytuacje i nikt nie alarmuje policji, po to na przykład sprawdzała wyjeżdżające samochody z plebanii, bo za ich kierownicą może być potencjalny sprawca, być może wypadku, jak i w tym przypadku? To prawda. No, wygląda na to, że przyjmujemy już tę sytuację za coś normalnego, czyli ksiądz, pijany ksiądz za kierownicą staje się naturalnym elementem naszej rzeczywistości. To jest absurdalne, wręcz absurdalne oczywiście. Natomiast słusznie pan wspomniał o tym, że no, księża mają do czynienia z alkoholem tak naprawdę już często od wczesnych godzin. Te 2 promile to oczywiście troszeczkę więcej pewnie niż wino mszalne, niewątpliwie, ale należałoby sugerować, że co w tej sytuacji powinniśmy, jak powinien wyglądać nasz odbiór, czy ewentualnie co możemy zatrzymanie obywatelskie na przykład. No, świetny pomysł. Ja bym poszedł dalej. Usunięcie w ogóle elementu wina z mszy. Dlaczego? Czy to jest, oczywiście w kwestii kościelnej jest to element istotny, ale można to przecież zastąpić. To nie musi być wino. To może być sok jabłkowy prawdopodobnie. Na przykład.
pomijmy te elementy oczywiście, no ale to jest prewencja, prawda? Czyli jeżeli ograniczymy to spożycie alkoholu podczas tych ceremonii religijnych, automatycznie w jakiś sposób zadbamy też o bezpieczeństwo nie tylko na drogach, bo nie wydaje mi się, że ten alkohol wypity przez księży ma wpływ tylko na sytuację na drogach, ale przecież również w innych obszarach życia codziennego. Już pomińmy te przypadki molestowania, bo nie zawsze musimy wracać do tego tematu, ale przecież no, wiemy z doświadczenia, że alkohol powoduje również też agresję, również stymuluje te skrajne, negatywne ludzkie instynkty, często wywołuje nieoczekiwane reakcje. Jak i w tym przypadku. Czy pan się, panie Maciu, spodziewa, że ten kapłan, ten potencjalny morderca za kierownicą, który powoduje wypadek pod wpływem 2 promili alkoholu, w ogóle poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność? Pytam też pana o to prawo kanoniczne, bo ono też pewnie w jakiś sposób, zdaniem biskupów, normuje, określa ewentualną odpowiedzialność przed tym sądem kościelnym. Jednak obok jest też sąd cywilny. Mówię o tym sądzie świeckim, czyli sąd, który ma taki karny, który powinien się zająć tego typu przypadkiem. No ale jak on ma się nim zająć, skoro nie słyszymy o nawet aresztowaniu tego człowieka, który być może dzisiaj również wyjdzie z plebanii, napije się i pojedzie znowu innym samochodem? Tak, i to jest najbardziej przykre w całej tej sytuacji. Wydaje mi się, że ogromna jest tutaj też rola dziennikarzy, żeby tego typu przypadki piętnować, bo im więcej się o tym mówi, tym trudniej taki temat gdzieś zamieć pod dywan, prawda? Natomiast no to nie jest... Wydaje mi się, że przypadki prowadzenia auta pod wpływem alkoholu przez księży są dosyć częste. I to jest jeden z tych przypadków, gdzie po prostu wiemy na jego temat dużo więcej. Podejrzewam, że jest bardzo dużo też takich, gdzie po prostu w ogóle to nie wyszło, nie pojawiło się to w przestrzeni publicznej, nie rozmawiało się o tym. I teraz ten ksiądz, który prawdopodobnie niestety wydaje mi się, i tak nie zostanie ukarany w taki sposób, jak powinna to być ukarana, jak dowolna inna osoba, obywatel tego kraju, uniknie tej odpowiedzialności. I to jest coś, co według mnie powinno wywołać pewien też ruch wśród społeczeństwa. Czyli świadomie zgadzamy się na to, że jest pewien obszar naszego społeczeństwa, który jest wyłączony od odpowiedzialności, dowolnej odpowiedzialności. Czy to jest właśnie kwestia molestowania, czy to jest kwestia przestępstw na drodze. Nie może tak być. Wydaje mi się, że dopóki na to będziemy pozwalać i ta instytucja, która non-stop wykorzystuje te cudzysłowie przywileje, bo ja nie określę nawet tego jako przywileje, to jest według mnie unikanie od odpowiedzialności. To jest coś o wiele bardziej gorszego, negatywnego niż przywilej, który z założenia powinien być raczej pozytywny. Więc to jest odbiór społeczny tego powinien być o wiele silniejszy niż jest. Paradoksalnie mi się wydaje, co jest jeszcze bardziej przykre, często tego typu zachowania są przez już fundamentalnych wyznawców religii jakby jeszcze nawet bardziej cementują tę wiarę z racji tego, że atak na Kościół, atak na księdza. Widział pan to nagranie na YouTubie? Jest taki fragment, panie Macieju, gdzie kobieta w wieku około 80 lat, pytana na zebraniu kucha różańcowego Radia Maryja o przypadki pedofilii, mówi wprost: każdego księdza należy zostawić w spokoju. Co on komu złego zrobił? No tylko zgwałcił dziecko. No tylko, no to w takim razie, co jest, niech zapytać taką kobietę, co jest gorszym przestępstwem w jej mniemaniu niż zgwałcenie dziecka, czy jak wygląda jej moralność. To prawda. No, mówimy tu o starszych osobach, ale niestety nie zamyka się to tylko dla starszych osób. To jest tak chyba też przykre, że często widzimy przedstawicieli nawet polityki, ludzi, którzy są w kwiecie wieku, którzy też stosują tę samą retorykę, czyli ja jeszcze nawiążę do tego, dokończę moją myśl, że często ten ksiądz staje się taki bardziej ludzki, czyli staje się kimś, kto nie jest aż tak mocno różny od nas. W ten sposób my, jeżeli ksiądz może dokonywać takich złych uczynków, to my sobie dajemy automatycznie przyzwolenie na to, że my też potrafimy. My też możemy przecież. No skoro osoba, która zajmuje się naszą moralnością, która mówi nam, co jest dobre, a co złe, również jest, może wsiąść za kierownicę i spowodować wypadek, to jeżeli ja zrobię to samo,
to ja nie jestem przecież gorszy. I to jest straszne, Tak. to jest takie właśnie, to jest taka podwójna moralność, która się tutaj tworzy. Pan Maciej Podgórski, Fundacja Teraz Nauka, o tym, jak do sutanny doszyto immunitet. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję pięknie. Tylko na koniec państwu przypomnę, o co dokładnie chodzi. W szczególe na naszym Facebooku państwo znajdziecie. Cytuję, to jest cytat. Powtarzam raz jeszcze cytat. Ksiądz chciał zabić mnie i moje dziecko. Cudem nie zabił też kierowcy innego samochodu. Mowa o wypadku, do którego doszło 16 marca po około godziny 20:50 w Żelichowie. Tam pijany jak Bela ksiądz wydmuchał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Po kontroli, gdy na miejsce przyjechała policja, cudem nie doszło do śmierci, czym też mówił rzecznik samej policji, to również cytat. Pamiętajmy też o tym, że cały czas mogą państwo zgłaszać tego typu podejrzenia co do ewentualnych pijanych kierowców. Istnieje taka możliwość, że jak podjęcie interwencji obywatelskiej lub obywatelskiego zatrzymania osoby, która państwa zdaniem może być pod wpływem alkoholu, a kieruje pojazdem, bo ona wówczas zagraża bezpieczeństwu po pierwsze innych, na końcu swojemu, wystarczy zadzwonić 991 lub 112 i tam poinformować o tym, że taka sytuacja ma miejsce. Pamiętajmy też o tym, że no spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zarządzone karą grzywny, a niewątpliwie Kościół takim miejscem jest. No a jak wygląda obrządek tak zwanej mszy świętej, państwo doskonale wiecie, integralnym elementem tych obrządków jest również wypijanie lampki wina. Bardzo państwu dziękuję. Adam Bysiek, dziękuję za rozmowę dnia. Dzisiaj państwa i naszym i moim gościem był pan Maciej Podgórski, Fundacja Teraz Nauka. Raz jeszcze panu dziękuję, kłaniam się nisko i zapraszam na jutro. Widzimy się po godzinie 12:30 w sobotę. Będą u nas przedstawicielki i przedstawiciele Lotnej Brygady Opozycji, a jeszcze dziś o godzinie 20:00 komentarz dnia i prawy do lewego. Tym razem spotkam się z Mikołajem Jasińskim. Czas na kolejne starcie w studiu News24. To przed nami. Za teraz dziękuję. Dobrego i spokojnego piątku. Weekendu będę państwu życzył, ale o godzinie 20:30, czyli po zakończeniu ostatniego naszego programu już w tym tygodniu, w tym roboczym tygodniu. Dziękuję, do widzenia i widzimy się jutro na antenie o godzinie 12:00.